Ja też chciałem się podzielić, dlatego że w ogóle na każdy przełom przychodzi opresja. Ja tak w swoim życiu gdzieś z takimi planami na rozwój w ogóle duchowy, finansowy i nie tylko. Kilkakrotnie było tak, że gdzieś blokowałem się w ogóle. Człowiek, kiedy żyje na co dzień, kiedy wchodzi w takie w ogóle naturalne przestrzenie jakichś obowiązków i tak dalej, bardzo łatwo jest w ogóle odejść od takiej codziennej rutyny w ogóle wiary. Ja miałem takie momenty, że jakby miałem to wypracowane w swoim życiu, miałem wypracowane życie modlitewne, miałem wypracowane to, że chodziłem na ewangelizację i zauważyłem taki czynnik, że próbują przychodzić emocje i uczucia, które próbujemy usprawiedliwić i próbujemy przez to powiedzieć, że nie mamy na coś czasu, że coś jest ważniejsze, że po prostu no, coś jest ważniejsze. I teraz ja zacząłem tak robić i zobaczyłem, że w ogóle moje życie, jakby moja codzienna rutyna wiary, że ona spada. I razem z tym w ogóle spadkiem zauważyłem, że w ogóle moja przeżywalność Chrystusa jest coraz mniejsza. Że w ogóle przychodzę tutaj, modlę się w ogóle, Panie, zrób przełom i tak dalej, ale moje praktyczne życie w ogóle nawet, nie wiem, takiego wstawania z rana i tak dalej, tego nie było przez jakiś czas. I zdecydowałem jakby, podjąłem taką prostą decyzję, że w ogóle chcę to zmienić, prawda? Zdecydowałem. W ostatnim właśnie, dwa tygodnie temu właśnie, tydzień temu, przepraszam, w sobotę, wziąłem głośnik i w ogóle jakby już po takim w ogóle czasie, w ogóle, bo oczywiście też jakby zmierzam w jakimś kierunku, mamy ten biznes i tak dalej i wiadomo, że jest mniej czasu, ale jakby w tym wszystkim gdzieś widziałem, że już gdzieś odsuwam się, jestem jakby coraz dalej i ta przeżywalność jest coraz mniejsza. I mówię, no nie może tak być, mówię, muszę to złamać, muszę po prostu zdecydować. Wziąłem głośnik i poszedłem właśnie na ulicę, na Pruszku, bo mówię, jest mi blisko, tak, mogę wyjść, mogę i była nad tym w ogóle opresja, miałem takie w ogóle myśli, w ogóle, jak to, jakby ja nie mam problemu z tym, żeby wyjść na ulicę, głosić Ewangelii, ale już po takim czasie, jakby tak. moje postrzeganie w ogóle tej sytuacji stało się trudne, już to było jakieś takie o wiele trudniejsze niż jakby, kiedy był ten rytm i cykl, jakby cotygodniowy, prawda, ale kiedy to złamałem, to od razu jakby taka cała czapa opadła, od razu i jakby to jest to, co w ogóle też Artur mówił, że jakby najpierw jest decyzja, a potem po wykonaniu tego, po przełamaniu się zaczynają dziać się rzeczy i rzeczywiście tak było, że jakiś ciężar zszedł, potem poszedłem jeszcze za tydzień jakby i trzeba trzymać, dlaczego ja to mówię, bo to jest właśnie uważam bardzo ważne, trzymać ten cykl rutyny, żeby nie wyjść z tego cyklu rutyny, żeby nie pozwolić sobie i nie tłumaczyć sobie, że nie ma się na to czasu, czy po prostu jest coś innego, coś ważniejszego i jakby na to przyszła też taka Boża moc i na przeżywalność i też świadectwa. Podzielę się takim jednym, bo też uważam, że to jest istotne, żeby właśnie przełamywać się. Ja zawsze, jak byłem w takim gdzieś miejscu, gdzie zobaczyłem, że ta stagnacja jest w moim życiu, to zacząłem nienawidzić tego. Zacząłem nienawidzić tego, bo dla mnie było to takie, zawsze sobie myślałem, że kurczę, no to jak nawróciłem się i teraz co mam żyć po prostu w jakimś takim przeciętnym życiem, jakby nie mam akceptacji, męczy mnie to i wiele razy modliłem się po prostu, że Boże, nie chcę tego, chcę chodzić w tej prawdziwej mocy, prawdziwie z Tobą, chcę przeżywać tego Boga prawdziwie takim, jakim Ty jesteś, prawda? I jakby zobaczyłem, że takim jedynym kierunkiem w ogóle, żeby zrobić jakiś przełom, jest wchodzić w ogóle w ogień, w ogóle czegoś, czego się boisz. Ja zacząłem tak robić, w ogóle tam pierwszy raz poszedłem, głosiłem w jakimś tam autobusie i tak dalej. I nad tym wszystkim właśnie była opresja i ostatnio właśnie tam sobie chodzę po ciasto na bazarek taki, bo tam odbieramy ciasto od pewnej osoby. No i zawsze jak sobie tak, to też jest w ogóle ciekawe, że właśnie jak sobie przychodzę, to w ogóle taki gdzieś mam, bo inaczej w ogóle jak człowiek zdeterminuje się i tak, idę sobie w ogóle głosić Ewangelię, teraz głoszę godzinę, a potem już w ogóle żyję sobie, już gdzieś nie głoszę, ale na tej Ewangelii to tak głoszę na maksa, a w życiu swoim to w ogóle gdzieś tak mniej. I tak właśnie jakby przełamywałem też takie etapy i idę sobie z tym ciastem, tam głoszę sobie Ewangelię, wychodzę i w ogóle gość siedzi na wózku, głoszę mu Ewangelię, on tam się wzruszył, widać, że w ogóle Duch Święty go dotknął i mówi do niego, wstań. I w ogóle gość ze mną idzie, trzymam to jedno ciasto w ręku, trzymam tego gościa w ogóle i on idzie, nie, tak włóczy tymi nogami. Idzie i ja właśnie się pytam jego, mówię, ty tak chodziłeś wcześniej? Mówię, no mówi, trochę chodziłem, ale tak patrzy i widać, że taką w ogóle siłę ma w tych nogach i mówi do mnie, to tak działa? I idę z tym człowiekiem i ten człowiek się przewraca, nie? Ten człowiek pada w ogóle na ziemię i taki głos właśnie człowieka tam z boku, taki facet mówi tak, mówi, zostaw go, mówi, co ty robisz, przecież on nie chodzi. Ja mówię, chodzi, on mówi, tak jak ty latasz, ja mówię, latam. I wziąłem, podniosłem tego człowieka, przeszedłem, zostawiłem ten numer i tak dalej, ale do czego zmierzam, że w ogóle po tej całej sytuacji w ogóle coś się zmieniło, nie? Jakby atmosfera duchowa, coś we mnie się zmieniło, w ogóle jakby
z tamtego miejsca znalazłem się w tym miejscu i ta pasja jakby we mnie w ogóle zaczęła pić to serce znowu, dlatego do czego zmierzam, że w ogóle jeden przełom i wejście w taki ogień daje fajne właśnie owoce. Amen. Amen.